Chcieliśmy zacząć od głównego punktu programu, czyli ogłoszenia początku współpracy ZPP z Wojskami Obrony Terytorialnej. Mamy tutaj wśród nas delegację z Wojsk Obrony Terytorialnej, z panem generałem Kukułą, dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. Celem projektu ZPP i Wojsk Obrony Terytorialnej, Biznes dla Bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, jest integracja Wojsk Obrony Terytorialnej z biznesem i lokalnymi społecznościami. Pierwsze co robimy, to robimy kodeks dobrych praktyk, który ma jakby określić powinności, zobowiązania, to co wolno, to co nie wolno. Jest to soft law, miękkie prawo. Chcemy, żeby przedsiębiorcy je przestrzegali, żeby je wojsko przestrzegało w wzajemnych stosunkach, które by pozwoliło budować te więzi pomiędzy lokalnymi społecznościami i wojskiem. Istotą formacji będzie założenie, że w każdym polskim powiecie jest co najmniej jedna kompania złożona z około 150 żołnierzy, z których co najwyżej czterech to są żołnierze zawodowi, a reszta to są żołnierze mieszkańcy danego powiatu, którzy są odpowiednio wyposażeni i przygotowani do całego spektrum bardzo szerokiego realizowanych działań. W 2015 roku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców rozpisał takie badania na temat tego, czy przedsiębiorcy byliby gotowi wesprzeć wysiłek obronny Polski, a konkretnie chodziło o obronę terytorialną. Okazało się, że połowa z ankietowanych wyraziła chęć w takiej lub innej formie poparcia tej idei, czynnego również, czyli rekrutacji do obrony terytorialnej, opieki nad żołnierzami obrony terytorialnej w swoich firmach. I później, zupełnie po zmianie już rządów, powstała koncepcja rzeczywiście rządowa, nowa obrony terytorialnej, która jest obecnie tworzona w postaci brygad dodatkowych do wojsk operacyjnych. Punktem ciężkości powodzenia projektu jest zbudowanie bardzo silnych więzi zaufania ze społecznościami lokalnymi. Patrząc z praktycznego punktu widzenia, służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej będą pełnić państwo, będą pełnić państwa mężowie, żony, synowie, czasami ojcowie, więc tak naprawdę misja wojskowa, służba wojskowa w Polsce odzyska swój pewien rodzinny i narodowy charakter. Chcieliśmy przyłączyć się do tej inicjatywy, poprzeć ją, bo taka czy inna, ale jest to jednak obrona terytorialna, której Polsce bardzo brakuje i mamy zamiar współpracować z Wojskami Obrony Terytorialnej, z dowództwem tych wojsk w opracowaniu takiego pakietu określającego ramy współpracy wojska z przemysłem, bo wojsko właśnie, jeśli chodzi o obronę terytorialną, jest bardzo otwarte na taką współpracę. Będziemy też pracować na rzecz bliskiej współpracy wojska z biznesem w najróżniejszych obszarach, chociażby poprzez zakupy wojska na potrzeby wojsk terytorialnych w firmach, czy też użyczaniu przez firmy różnych terenów. Jest tutaj cały szereg najrozmaitszych aspektów. Natomiast cele nasze z punktu widzenia ZPP dotyczące tego projektu, no to pierwszy to jest obowiązek patriotyczny, który dotyczy wszystkich obywateli. My jesteśmy również, przedsiębiorcy są również obywatelami i poczuwają się do obowiązku świadczenia i na rzecz obronności Polski. A drugi, no to prosty interes ekonomiczny. No, wiemy, jak biznes działa pod ruskim mirem i warunkiem rozwoju, pierwszym takim warunkiem rozwoju naszych firm i naszego powodzenia ekonomicznego jest to, żeby Polska była niepodległa i na rzecz tej niepodległości i bezpieczeństwa będziemy wspólnie z Wojskami Obrony Terytorialnej działać.